Proszę Państwa, i w ten sposób wyczerpaliśmy porządek naszych obrad. Przechodzę do punktu oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę, kto z Państwa w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, może Państwo dzisiaj rozglądali się, jak na początku startowaliśmy sesję i prosiliśmy, że mamy jakieś problemy ze sprzętem technicznym i tak dalej. Niestety osoba, która nas do ostatniej sesji obsługiwała, Pan Krzysztof Orski, zmarł w zeszłym tygodniu, nie będziemy go już nie widzieli. To są osoby, które nam pomagają, ale także im się zdarzają różne tragedie. Prosiłbym, żebyśmy uczciwie do Pana się zgłosić. Bardzo proszę o powstanie. Ponieważ moja partia, Platforma Obywatelska, głosi we wszystkich mediach,
że chce zmian w oświacie, jest na niej przygotowana, ma pomysły i że chce o nim rozmawiać. Stąd kolektywizm uchwał, aby tą rozmowę rozpocząć z Państwem. Niestety do tej godziny nie udało się uzyskać opinii prawnej, stąd nie mogliśmy rozmawiać o tych sprawach, mimo interwencji Pana Przewodniczącego Klubu Ustawowego i Pana Przewodniczącego Kośmidera, za co Panu dziękuję. Nie dało się dzisiaj porozmawiać o ważnych sprawach, a wydawało się, że jesteśmy do tego gotowi. Dlatego niech Pan Prezydent Miasta Krakowa nie mówi, że my jesteśmy oportunistami w tych sprawach, które są trudne dla miasta, bo to jego urzędnicy uniemożliwiają nam pracę. Dziękuję. Dziękuję. Na przyszłość trzeba rzeczywiście może też wcześniej te długi przygotowywać. Ale bardzo proszę Panie Radna, to powtarzacie. Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja chciałam się pochwalić i przypomnieć, że w przyszłą sobotę jest uroczystość 95-lecia szpitala Jana Pawła II. Jeden dowcipniś powiedział mi, że to dobrze, że szpital ma 95 lat, a nie ja. Ale oświadczam, że ja też się dobrze trzymam i trzymam krótko szpital, a jak długo mi się uda, żeby był i publiczny, i najlepszy, to mam nadzieję, że z Państwem mi się to uda, dlatego Was wszystkich bardzo serdecznie. No. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy jakieś komunikaty do doświadczenia? Nie. Gdzie? A, Paweł, tak? Bardzo proszę, coś pod słońce tam jest niewidoczne, bardzo przepraszam. Oślepiło mnie słońce. Zapraszam Panie Pawle serdecznie do mównicy. Tylko zniesienia tego typu, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję też za te słowa. Chciałem tylko podkreślić, że był tam jeszcze z nami radny Rafał Komarowicz, za co bardzo dziękujemy. Kibicował nam radny Andrzej Hawarnek, też dziękujemy za to. Oczywiście było też trochę osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu. Rady Dzielnicowych, również strażników miejskich. No wszystkim generalnie dziękuję, bo to było też duże poświęcenie. Spędziliśmy tam chyba ponad 8 godzin. I muszę powiedzieć szczerze, że ten puchar chyba jest taki najcenniejszy, dlatego że po pierwsze to była akcja charytatywna, a po drugie zajęliśmy pierwszy raz pierwsze miejsce, także bardzo się cieszę. No wydaje mi się, że to dziękuję. Dziękuję i chyba tym optymistycznym akcentem tak jest. Proszę Państwa, skończymy ten punkt, a przechodzę do sprawdzania obecności. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do sprawdzenia listy obecności. Bardzo proszę. Proszę bardzo, przyciskamy obecność. Czy wszystkim Państwo sprawnie działają? A proszę, proszę jeszcze Pana Radnego Kapuścińskiego. Poczekamy, Pan Radny Kozioł, zapraszamy serdecznie, aby wcisnąć przycisk obecności, bo przecież jesteście z nami. Czy wszyscy Państwo wcisnęli przycisk obecności, tym samym potwierdzając swoją obecność? Jeżeli tak, to bardzo proszę o wydruk. Pan Bartłomiej Garda nieobecny. Pani Małgorzata Janko, z tego co wiem, oddelegowana. Czy bym usprawiedliwiona? Pan Edward Kłojewski nieobecny, nie wiem dlaczego, a widzę, że jest z nami, więc stwierdzam, że Pan Edward Kłojewski jest obecny. Pan Paweł Węgrzyn, oddelegowany. I w ten sposób, proszę Państwa, zakończyliśmy listę obecności i zamykam obrady 57. zwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Dziękuję Państwu za dzisiejszy udział. Dziękuję serdecznie. Thank you.